Dzisiaj niedziela, 8 kwietnia, na Wałach Robrego, święto wielkanocne, pierwszy dzień. Zimno, nie? Trochę zimno. I zobacz sobie, co zrobili na Wyspie Grodzkiej. Czego? Bochenek chleba pan chcesz? O kurde. Masz tam parę złotych? Weź wyciągnij na chleb, na bochenek chleba. Ale, a my tutaj na Wyspie Grodzkiej zrobiono, półwyspy zniszczono, ale półwyspy zniszczono. Wesołych świąt na bochenek chleba dostał pan? Dobrego, żeby to nie był bochenek tego, szklany, co? Szklany. No ale biednych trzeba wspierać, kochanie. Chodź, pokaż. Pokaż, gdzie jest moja topola. Pokaż wszystkim. Moja topola. To jest moja topola, tak? Chodź, pokaż się. Skarbie, na wprost jest moja topola, tak? Ale urosła. To właśnie napisałem. Napisałem takie opowiadanie, Bóg sprytem w topole. I to jest moja topola, bo Bóg sprytem urwałem gałąź w tej środkowej topoli, tak? Środkowej. Środkowej topoli. A nawigator, Ładoga, Odra Queen, Penny Queen, nasz elewator i stocznia produkcyjna, która nie produkuje, tak? Cisza na stoczni. A tutaj jesteśmy przy mojej szkole. Państwowa Szkoła Morska, potem Wyższa Szkoła Morska. Tu studiowałem, teraz akademia. A tam po tych filarach się drapałem z samego rana. Jak to było BW i uciekaliśmy, było bez wyjścia, a my uciekaliśmy, no, w różnych, że tak powiem, celach. Uciekaliśmy ze szkoły. To była nasza szkoła. Ale to już nie jest nasza szkoła, bo ona już jest inna. To już jest inny wiek. Akademia Morska już jest inna. Studentów szkolą, którzy nie wiedzą, co to morze. Może z czasem będą wiedzieli. Ale na razie to cykl szkolenia jest zły. Nie uczą ich żagli. Nie uczą ich wioseł. Nie ma jacht klubu. Nie ma żaglowca. Nie uczą ich morza. Nie są blisko morza. Tak, co są ci studenci. Tak. A potem przychodzą do mnie na statek i właściwie są nieprzygotowani. A port marnieje. Stocznia nie pracuje. Zbankrutowała. Polskiej flagi nie ma. Gospodarka morska zginęła prawie. Może kiedyś jeszcze się odbije od dna. Został PZM, który ma jakieś tam 75 statków, ale jest jeszcze silna, zwarta i gotowa Liga Morska i Rzeczna. O właśnie, Liga Morska i Rzeczna stworzyła Dzień Odry. I jest jeszcze Tall Ships Races. Zlot żaglowców, który w następnym roku, 2013, będzie tu w Szczecinie znowu. Czyli będziemy się bawić. Mimo że gospodarki morskiej nie ma,
to my będziemy szaleć.